Dzisiaj zajmiemy się ciągiem dalszym rozważań na temat tego, jak żyć dla Boga według przykładu naszego Pana. I dzisiejszy temat to jest lud poświęcony do praktycznego życia wiary. Lud poświęcony do praktycznego życia wiary jest opisany w drugim rozdziale pierwszego listu Piotra, w pierwszych trzech wersetach. Przetoż, odrzuciwszy wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jak nowonarodzone niemowlęta, szczerego, rozumnego mleka pożądajcie, abyście przez nie urośli, jeśliście tylko skosztowali, że dobrotliwy jest Pan. Po nawróceniu opisanym w pierwszym rozdziale, 22 do 25 wersetu, następuje praktyczne życie wiary dzieci Bożych opisane właśnie w rozdziale drugim od wersetu 1 do 3. Jesteśmy wzywani, by z jednej strony odwrócić się od zła, o czym mówi werset 1, a z drugiej zająć się Słowem Bożym, o czym mówi werset 2. Takie postępowanie przyniesie nam błogosławione skutki. Co to znaczy odrzucić zło? Odrzuciwszy więc wszelkie zło i wszelki podstęp i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. Powinniśmy odrzucić wszelkie zło, a więc zło w każdej formie. Jako zbawieni mamy jeszcze w sobie grzeszną naturę. Jeśli stanie się ona w nas czynna, jesteśmy skłonni źle postępować, czy to w słowach, czy w czynach. Przez stanowcze osądzenie zła w naszym sercu odrzucamy je. Podstęp mamy z nim do czynienia wtedy, gdy celowo przedstawiamy tylko niektóre wybrane fakty, przemilczając inne, by słuchający wyciągnęli fałszywe wnioski. Ktoś mi opowiadał, że grał ze swoim przyjacielem w szachy. Powiedział, że gdy wygrał 5 razy, a 2-krotnie był mat. Po dłuższym milczeniu dodał, ale przegrałem 10 razy. Bez ostatniego zdania jego wypowiedź byłaby nieuczciwa. Co prawda nie byłoby to kłamstwo, lecz półprawda mająca zrobić na mnie dobre wrażenie. W Egipcie Abraham mówił o Sarze, ona jest moją siostrą, i przemilczał, że była też jego żoną. Czy to nie jest też naszym problemem? Czasami połowicznie przedstawiamy jakieś fakty, aby dobrze wypaść przed ludźmi. Dlatego apostoł Piotr wzywa nas: odrzućcie wszelki podstęp, chytrość, przebiegłość. Obłuda jest fałszywą pobożnością, która nie odpowiada rzeczywistemu stanowi serca. Jako młody człowiek zostałem pouczony przez doświadczonego męża wiary. Wysuń swoją głowę, żeby twoje usta znalazły się metr przed nogami. Próbowałem to zrobić i o mało bym nie upadł, gdyby mnie nie przytrzymał. Następnie wyjaśnił: tak jest z każdym, który wypowiada o sobie słowa niezgodne z rzeczywistością. To jest obłuda. Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, z całą mocą występował przeciwko obłudzie pobożnych Żydów. Ale nie myślmy, że nie dotyczy to również nas. My też możemy być pobożni tylko na pokaz. Jesteśmy wtedy obłudnikami. Zazdrość. Zazdrość jest wewnętrznym pożądaniem czego, co nie należy do mnie. Zazdrość jest wewnętrznym pożądaniem czegoś, co nie należy do mnie. Zawiść jest podobnym uczuciem, jednak bardziej dotyczy to uczucie tego, że jesteśmy uczuleni na punkcie swojej własności. Jedno i drugie jest niepożądane w życiu ludu Bożego. Jedno i drugie powinniśmy odrzucić. Obmowa niszczy zaufanie i dobre stosunki między wierzącymi. Już w Księdze Przypowieści Salomona jesteśmy przed nią ostrzegani. Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół.
Tak mówią przypowieści Salomona, 16 rozdział, 28 werset. Karmić się także powinniśmy Słowem Bożym. I tak mówi właśnie werset drugi w pierwszej części. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Apostoł Piotr w ten sposób porównuje nas do nowonarodzonych dzieci, niemowląt, które pragną zaspokoić swój głód mlekiem. Werset ten zrozumiałem właściwie dopiero wtedy, kiedy urodziło nam się siódme dziecko. Tak o tym wersecie powiedział pewien doświadczony wierzący. W naszym domu, kontynuował on, mogły dziać się różne rzeczy, ale nasz mały chłopczyk, nie zważając na hałas i okoliczności, spokojnie pił swoje mleko z butelki. Dokładnie tak samo powinniśmy pragnąć duchowego pokarmu. W chrześcijaństwie również wiele się dzieje. Wiele się mówi i robi. Nie może to być jednak pretekstem, by nie karmić się duchowym, niesfałszowanym mlekiem, którym jest Słowo Boże. Chociaż jest tu mowa o niemowlętach, taka postawa powinna cechować nas aż do późnej starości. Także ważne jest, żebyśmy wzrastali ku zbawieniu, i to mówi werset drugi, abyście przez to słowo wzrastali ku zbawieniu, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Apostoł Piotr mówi nam znowu o przyszłym ratunku. On, ten przyszły ratunek, nastąpi wtedy, gdy ukażemy się już razem z Panem Jezusem Chrystusem, razem z Nim. Ku temu zbawieniu wzrastamy na tyle, na ile zajmujemy się Słowem Bożym. Apostoł Paweł ma to samo na myśli, kiedy zwraca się do Tymoteusza, mówiąc: uchwyć się życia wiecznego. Tak mówi pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, werset 12. Chociaż Tymoteusz posiadał już życie wieczne, to jednak powinien ciągle myśleć o wspaniałej przyszłości, w której to wieczne życie okaże się w całej pełni. Zajmowanie się przyszłością, w której Pan Jezus Chrystus będzie Panem Panów, ma wpływ na nasze codzienne życie. Wiedząc, co globalnie wydarzy się w przyszłości, osobiście uznajemy kierownictwo Pana w naszym życiu. I także ważna jest kwestia, aby poznać dobrotliwego Pana. Werset trzeci tak mówi: gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Pan Jezus Chrystus jest naszym Panem. On panuje nad całym naszym życiem. Jeśli podporządkujemy się Jemu we wszystkich Jego obszarach, zauważymy, że jest On również dobrotliwym Panem. On ma wzgląd na nas w trudnych i ekstremalnych sytuacjach. Jest cierpliwy i nie dopuszcza, abyśmy byli obciążeni ponad miarę. W podobieństwie o talentach, które przytoczył Pan Jezus Chrystus, sługa, który otrzymał jeden talent, próbował usprawiedliwić się: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Mateusza 25:34. Jego wypowiedź była jednak dowodem na to, że w rzeczywistości nie znał swojego Pana. Ale jeśli ktoś w swoim życiu poznał, zakosztował Pana Jezusa Chrystusa, to na pewno może powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest dobrotliwy, że On jest dobrotliwy.